W Lesznie nastąpiło wielkie przebudzenie młodzieży, która lekcje wychowania obywatelskiego przechodzi teraz na ulicy, walcząc o prawa kobiet. Wszystko to po decyzji Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z konstytucją jednego z punktów zapisów ustawy aborcyjnej. Ulicami Leszna przeszło 10 demonstracji, kolejna przejechała samochodami. Podczas demonstracji zdeterminowane kobiety i wspierający ich mężczyźni protestowali przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Te wydarzenia są bez precedensu w najnowszej historii. Miasta. Na ulicach były tysiące manifestujących, a to nieczęsty widok w Lesznie. Dotychczasowe protesty w Lesznie były zdecydowanie mniej liczne i zupełnie inne. Mieszkańcy Leszna wychodzili na ulicę w 2016 roku z powodu działań, jakie rząd PiS podejmował w kwestii upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego. Duża manifestacja odbyła się wówczas na Placu Kościuszki pod siedzibą delegatury Urzędu Wojewódzkiego. Kolejno w 2016 i 2017 roku pierwsza próba rządu PiS zaostrzenia ustawy aborcyjnej spotkała się także z dezaprobatą kobiet, które wyszły na leszczyński rynek z czarnymi parasolkami, symbolem tego protestu. Mieszkańcy Leszna protestowali także systematycznie przed budynkiem sądu, wyrażając sprzeciw wobec zmian w systemie sądownictwa wprowadzanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. W większości były to osoby, które pamiętają dawny ustrój, ci, którzy budowali nową Polskę po 1989 roku. Stawali także w obronie sędziów represjonowanych przez władzę. Pokojowy wiec poparcia dla sędziego Igora Tulei, którego Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego chciała pozbawić immunitetu, został zakłócony przez lokalnych działaczy PiS, którzy starali się przekrzyczeć prowadzącą spotkanie Sylwię Sadowską. Wielokrotnie podczas manifestacji pod sądami ich uczestnicy zastanawiali się, dlaczego młodzież nie przychodzi walczyć w obronie prawa. W ubiegłym roku uczniowie stanęli ramię w ramię ze swoimi nauczycielami, którzy walczyli o godność ich pracy, jednak znakiem czasu w ubiegłym roku była próba represji, jaką opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Leszna Jarosław Łukaszewski chciał zastosować wobec radnych Lidki Kulczyckiej i Łukasza Woźniaka w odwecie za ich udział w manifestacji. Nauczyciele stanęli w ich obronie podczas sesji, na której Lidka pod wpływem nacisków miała zrzec się stanowiska wiceprzewodniczącej. Taka sytuacja jak w ubiegłym roku jest teraz jesienią 2020 roku nie do pomyślenia. Młodzieżowi radni stoją z podniesioną głową na protestach, uczestniczą w ich organizacji pod wysuwają pomysły, dlatego też te demonstracje są zupełnie inne. Julia Kongol, Maksymilian Jarosz, Tytus Kazimierczuk, Wiktor Konieczny sprawują mandat radnych i są na ulicach, bo teraz to część życia społecznego miasta. Młodych ludzi zaangażowanych w protesty jak Eliza Michalska czy Oliwia Ochocińska z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego jest mnóstwo. Latem to właśnie młodzi ludzie organizowali wiec poparcia dla środowisk LGBT+, nazywanych przez polityków PiS nie ludźmi, a ideologią, co skłania młodzież, by w czasie pandemii, gdy zgromadzenia są zakazane, walczyć o prawa kobiet. Wydaje mi się, że moje pokolenie chce walczyć o swoją przyszłość, która jest teraz naprawdę tak na włosku, bo nasze prawa kobiet praw się kończą. Faceci jeszcze mają swoje prawa, ale to się niedługo też może zmienić, więc jeśli mamy szansę, to wszyscy walczmy i wspierajmy się nawzajem. A jestem tu, bo wierzę w to, że możemy coś zmienić. Jestem dlatego, że wierzę w to, że nam może się udać dojść do tego, czego chcemy, czyli do tego, abyśmy miały w 100% prawo decydowania o własnym ciele i o tym, co chcemy z nim robić. Jestem tutaj też po to, żeby wesprzeć tych ludzi, pomóc im i pokazać, że nie są sami z tym, że kobiety, które nie miały możliwości, mogą kiedyś ją mieć. I chcę pokazać po prostu ludziom, że trzeba wierzyć i nie można się poddawać. Ja przede wszystkim wypowiadam się jako mężczyzna. Chcę, żeby kobiety, wspieramy kobiety, chcę, żeby kobiety miały wolny wybór decyzji. Jeżeli ktoś ma przekonanie, nie powinien ograniczać decyzji do aborcji, jeżeli na przykład wystąpią wady płodu innym. Dlatego walczymy, dlatego myślę, młodzież walczy, dlatego moi rówieśnicy walczą, dlatego walczy każdy, od najmłodszego do najstarszego. W grupach organizujących protesty powtarzają się nazwiska Adriana Machowiak, radna Rady Miejskiej Leszna z Koalicji Obywatelskiej, Sylwia i Zbigniew Sadowscy. Wsparcia udzielają radna Barbara Mroczkowska z Koalicji Obywatelskiej, Sylwia Chwaliszewska, Ewa Panowicz, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To są twarze leszczyńskich protestów. Teraz do nich dołączyła młodzież. Protesty stały się przez to bardzo liczne. Ulicami Leszna w ciągu kilkunastu dni przeszły tysiące manifestujących, a atmosfera była bardzo gorąca. Nie trzeba było wiele, determinacja w obronie praw kobiet, karton z wypisanym hasłem i czas, bo demonstracje trwały nawet kilka godzin. Na podkreślenie zasługuje też ich pokojowy charakter. W Lesznie nie było zamieszek, starć z policją, jak miało to miejsce w innych miastach. A takie chwile przejdą do historii miasta i muszą być usłyszane.